Na cmentarzu w Szczakowej odbyło się pożegnanie księdza Piotra Pisarczyka. Zgodnie z wolą zmarłego jego ciało zostało złożone w Jaworznie, w jego rodzinnym mieście. Uroczystością pogrzebowym świętej pamięci księdza Piotra Pisarczyka przewodniczył ksiądz biskup Grzegorz Kaszak. Ksiądz Piotr zmarł 4 stycznia, miał 34 lata. Był wikariuszem parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu. Jego ciało odnaleziono na torach w Olkuszu pod wiaduktem. Przyczyna śmierci księdza na razie jest nieznana. Był kapłanem znanym z wielkiej gorliwości zaangażowania w służbie Bogu i ludziom, szczególnie młodym. Thank you.